Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tory152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, idziemy od razu do naszego gościa, który tutaj ma winnicę. Ja już oczywiście źle poszłam, ponieważ poza odcinkiem zrobiłam to, czego nam się nie udało i mamy z powrotem nasze w sumie pieniądze. Zapłaciłam tylko za rozdrabniacz u Johanna, żebyśmy już nie musieli tam łazić. A tymczasem idziemy od razu oddać już rzeczy dla Weinarda. I zobaczymy, co dalej będziemy musieli tutaj jeszcze zrobić. Na pewno jest parę rzeczy do zrobienia. Dzień dobry, jest ktoś w domu? Hey, oczywiście, ty. Że jest. Znalazłem rozwiązanie twoich problemów. Zamieniam się w słuch. Przyniosłem nowy rozdrabniacz. A co z ptakami? Mam tu preparat, który powinien pomóc. Zatrujesz nim trochę ziaren, które potem sypiesz do miski. To będzie taki twój nowy strach na wróble. Czy to jedyny sposób? Tak. No dobra, niech będzie, ale mam nadzieję, że to pomoże. Dzięki za pomoc. Oto twoja zapłata za wykonaną pracę. Nice. Zbożowe musimy się przespać i zobaczyć. Moi drodzy, jeżeli chodzi o te wyborowe trunki, to sprawa jest trochę trudniejsza, bo tutaj nie chodzi o, że tak powiem, rodzaje piwa, tylko chodzi na przykład o taki grog, żeby mieć grogów na przykład 5, albo dać mu ryżówkę. Ojejku, nie chciałam w ten sposób. Ja pierdzielę, nie chcę tak. Owocówka też tutaj jest dobrym pomysłem, ale ja nie mam niestety nawet tego po 5. sztuk. Także no, trzeba będzie pozbierać te alkohole i w międzyczasie sobie tego kłościka robić. Myślę, moi drodzy, sobie jeszcze lokatorka nie włączyłam, że pójdziemy dzisiaj w pole i zobaczymy, co się tutaj znajduje, jakie tutaj mamy tereny, co możemy tutaj znaleźć. No i w międzyczasie zajmiemy się tym zadaniem właśnie zboże czy zbożowym. Ale myślę, że wejdziemy sobie standardową drogą do lasu, czyli tak jak tutaj nas wiodła ścieżka. No prawie, no bo jak widać tutaj nie prowadzi nas za wiele rzeczy. Ojejku. Tam mamy jakieś skupisko wszystkiego. No, ale my tak jak mówię sobie dzisiaj pozwiedzamy, poekspimy troszeczkę i myślę, że później... Okej, idą niestety obie. One lubią robić nam kuku. Na szczęście taktyki się jakieś tam ma. Kryt jak wchodzi, to też jest naprawdę bardzo miło. Trochę mnie pogryzły, tak delikatnie. No, ale tak jak mówimy sobie, pochodzimy i pozwiedzamy. No nie powiem, wolałabym te bestyjki chyba pojedynczo jednak. Bo jak nam kryt nie wejdzie, to jest tak dosyć, bym powiedziała, słabo. Są dosyć agresywne, nie uważacie? Tutaj rdeścik polny, piękny. O, tutaj ładnie weszły kryty. I tak można funkcjonować. Tu są jaja polnej bestii. Powiem tak, my ich nie będziemy zbierać, bo one się przydadzą później do zadania. A, co ciekawe, jest tutaj taka mechanika, że jak będziemy chodzić z tymi jajkami, to one nam się wyklują w ekwipunku. Czajcie to? To jest akurat moim zdaniem mega dopracowana sprawa. Dlatego nie będziemy zbierać tych jajek, tych polnych bestii, bo naprawdę będzie niemiło. I niemiło będzie za chwilę, jak zginę. No nie powiem, pogryzły mnie. Tutaj nic nie mamy. Dobra, zaraz pójdziemy z powrotem znowu w lasek, tylko trzeba się będzie wyleczyć trochę. Może taki kozi serek zjemy. Na przykład 2. O, ginu może pić nie będę. Może taki serek. Może tych rybek. Trochę się nawpierdzielam. Chociaż te ryby to mi
niewiele dadzą. Tam jakąś roślinę zostawiłam na górze, jakim prawem? Tam będzie ciężko teraz wejść od tej strony, widzę. O, właśnie, pięknie. Mleko tylko, okej, no dobra. Sorry, że ja tak łażę i tak bardzo wchodzę w ten eksplor, może aż za bardzo, no ale wiecie, warto pozbierać wszystkie itemy, bo potem też nie będziemy musieli ich szukać. A szczerze mówiąc, nam się chyba nie spieszy z przechodzeniem tej serii. Tu jest kupa wilków, także chyba będzie okej. Się z nimi trochę pobawić. Tu są wargi! To już nie chcemy wargów, ale jest dzik. Są dwa dziki? Jeden? Jeden. Nie, dwa. Nie, jeden. Tu się jakieś dziwne rzeczy dzieją. Przez chwilę ten znacznik wyglądał, jakby były dwa. Wiedzcie, że to nie jest warg, tylko... Dobra, to są wilki na szczęście. Z wilkami to na spokojnie, byleby mnie te wargi nie dopadły, bo jak mnie zeżrą, to się odechce chodzenia po lesie. Na wargi, no to już to nie jest moment aktualny na to, żeby się bić z wargami, goblinie jagody. Dlatego właśnie się opłaca, bo wiecie, zbieranie wszystkich roślin na tym lokatorze jest takie, no, z jednej strony słabe, no nie? No bo stuk siana, a po cholerę mi to... Ja tu mogę się położyć spanko! Nice! Tu jest jakaś broń. Szczaw królewski, nice! Tam już są te... To są gobliny nagle? No dobra, okej. Okay. No i warg, który za mną ujadał przez chwilę. Dobra, krycik wszedł. W sumie to jest jeden warg aktualnie. Co myślicie, żeby się z nim spróbować? W sensie, to jest pewnie durny pomysł, bo mi odgryzie łeb. Ale z drugiej strony jest tylko jeden. To nie może się tak źle skończyć, nie? Dobra. Na razie mamy to pod kontrolą. Nie chciałabym sprawdzać, jak bardzo może mnie ugryźć. Wiecie, to jest jak walka z bossem normalnie, no nie? Ała. 125 mi zarąbała bestia. Ajajaj. Niedobrze. Kurde, ej no, to było nie fair. Zaciął się klawisz i się nie cofnął. Ajajaj. A mielibyśmy tego warga. Ja pierdzielę, jaka ta gra jest czasami niesprawiedliwa. Cholera jasna, no. Utukłabym. Skurczysyna. Powiem tak, idziemy na razie w tę stronę. Kolejny szczaw królewski, jo! Tu jest wysyp. Wiadomo, że trzeba trochę uważać. No ale... Wiadomo, jak to jest, nie? Ciekawe, ile za tego warga by było punktów doświadczenia. Pewnie dosyć dużo. Te, co ciekawe, nie były w tej samej grupie, bo zaatakował mnie tylko jeden. Tam jest ten warg. Ja sobie go nie odpuszczę, powiem wam tyle.
Bo naprawdę. Okej, ładnie. Dobra, ogniste ziółko. Ja się, wiecie, tak też rozglądam, żeby nie wleźć na coś w tym lesie, bo... Oj! Spadłam. Aha, bo my jesteśmy teraz w tym miejscu, dobra. Tam są polne bestie. To w sumie tak na luzie. To już gorzej. No nie wierzę w to. Wywalaj mi stąd. Czego nie trafiam w nią? Jest jakaś przerośnięta. Twoja sprawność bojowa wzrosła. Łuk plus 1. Super. My się trochę podboostujemy miksturami. Myślę, że do fulla będzie dobrze. No kusi ten warg. No nie powiem, że nie kusi. No kusi jak nie wiem. Ekstrakt many. Nie, 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 nie. Oj, oj, oj. Wpadłam sobie do wody. I weź tu teraz wyjdź. Tak, wiem, ja też nic nie widzę, moi drodzy. To są jakieś chwasty. Tu jakieś rzeczy. No dobra, może być w sumie z jednej strony. Nie tak źle, że tutaj spadłam. Bo to jest chyba od drugiej strony tego pola, nie? No, w sumie to chyba tak. Tak, jesteśmy tutaj. Ja w ogóle nie rozmawiałam jeszcze z wszystkimi, to jest Selma. Co ty robisz? Nigdy wcześniej cię tu nie widziałam. Szukam pracy. Z tym to nie do mnie, musisz się zwrócić do mojego męża Orina. Na pewno jest coś, co mógłbym dla ciebie zrobić. Nie, chyba że chcesz mi pomóc przy pieczeniu. Chociaż w sumie miałabym coś dla ciebie. Trzeba roznieść jedzenie, a ja nie mogę teraz zostawić kuchenki. Ciężko odrywać się od kuchni, co? Dowcipniś. Nie dawaj nic Janowi, zasłużył tylko Merlot, Gerluf, Borel, Oswald i Emily z reguły radzą sobie sami. A tak, tylko nie zapomnij o Orinie i Stanisławie. Trzymaj, w sumie powinno wystarczyć dla 17 osób. Daj mi znać, gdy skończysz, ale pospiesz się. A masz coś dla mnie do jedzenia? Jeśli nic nie robisz, nic się nie należy. Stary, no ale ja robię. Znaczy stara. Ja pierdzielę, co ja gadam. Stanisław, myśmy rozmawiali w ogóle? Witaj. Nigdy cię tu nie widziałem, co tu robisz? Szukam pracy. A wiesz cokolwiek na temat pracy w polu, hodowli zwierząt albo winiarstwa? Nie, ale chętnie się dowiem. Widzę, że nic z ciebie nie będzie. Jeśli nie masz żadnych umiejętności, to nic tu po tobie. Szukam jedynie wykwalifikowanych pracowników. Z kim mam przyjemność? Jestem Stanisław. Mam jedzenie od Selmy. Dziękuję ci, chłopcze. Starzec taki jak ja z pewnością na tym skorzysta. Czym się tu zajmujesz? Jestem już na tyle stary, że nie muszę się niczym zajmować, chociaż powinieneś to po prostu zauważyć. Oswald. Oswaldowi niestety nie dajemy jedzenia, bo Selma tego nie przewidziała. Mam jedzonko.
Hej, nie kojarzy cię. Często tu bywasz? Niezbyt. O, wielka szkoda. Ale może zmienić zdanie. W takim razie idę. Okej. Mam do ciebie jedzonko od Selmy. Dziękuję, praca w polu była wyczerpująca. Emily tam miała sobie radzić sama. Mam jedzonko od Selmy. Dzięki, chłopie, przyda się. Kto tu rządzi? Orin. Jak masz jakieś pytanie, to do niego. Coś tam. Aha, dobra, jesteś zwykłym randomem. Okej. Rozumiem. Chwila. Mam jedzonko od Selmy. Mać, to świetnie. Coś nowego? Nie, od dawna nic się tu nie działo. Każdy dzień wygląda tak samo. Wiadomo, że rządzi tutaj Orin. Tu Emily znowu se zmieniła pozycję. W tych krzakach kuźwa ledwo co widać, wam powiem. Ciekawe, że nie ma zlecenia na tą przerośniętą polną bestię. No przecież to jest ewidentnie jakiś ten. Przydałoby się coś z nią zrobić, nie? Okej, tu ładne. Weszły teraz kryty. To jest ta przerośnięta. O Boże, jaka ona jest ogromna. 120 za ciebie było. Okej, owadzie mięso. Na szczęście nie miała w sobie żadnych na przykład jaj, które mogłaby złożyć. Okej, czyli tutaj też żeśmy w sumie ogarnęli ten las od tej strony. Teraz by się tylko przydało po tego warga wrócić, nie? I w ogóle iść w tamtą stronę. Dobra. Może na razie spróbujemy go obejść, no nie? Co to za pomarańczowe coś tam w oddali? Kurde, to są jakieś rośliny przy tym wargu. Co to jest? Mar. Okej, dobra, to zobaczymy, co ten mar robi. Za momencik dosłownie, tylko najpierw sobie sprawdzimy, co tu jest. Nie wygląda to zbyt dobrze. Jeżeli mam być w 100% szczera. A, to jest mar. Chyba chce mnie zaatakować, ale ma z tym trochę jakiś problem. No, ewidentnie. Chcesz mnie lać? Czy tak nie za bardzo? Okej. Tam jest młody cieniostwór i zwykły. Młodego bym mogła utłuc nawet. Surowe mięso tylko z tego jest. Młodego możemy zaatakować. Jest to co prawda też wyzwanie, ale nie aż tak duże jak w przypadku tego wielkiego cieniostwora. Ej, no co jest z tobą? Widzę, że ten jest trochę bardziej uparty. Nie chcę wejść na tego warga znowu za mną. Dobra. Udało się. Trzeba się wyleczyć i trzeba się zająć tym wargiem, bo chciałabym go mieć z głowy.
Ładne jak spiońsko tutaj jest. Takiego zwykłego cieniostwora to akurat zostawię, bo to jest naprawdę zbyt silny przeciwnik. Z wargiem się może udać, jak już wiemy. To się opiera w sumie na jednym i tym samym. Tylko czasami warto się właśnie nie kusić o te dodatkowe ciosy. Bo wiadomo, jak to z tym bywa. Ja właśnie to robię, bo chciałabym go szybciej zatuć, no nie? No i właśnie wtedy się dzieją takie cuda. Wlazłam na chatę, to chyba nie jest dobry znak. Kurde, no ja pierdzielę. Żeby się zbić z wargiem, to zaś trzeba mieć przestrzeń do walki, a ja nie mam. Marnujemy tutaj chyba czas, jeżeli o to chodzi. Myślę, że zostawię tego warga ostatecznie, chociaż nie ukrywam, że jego skóra mnie kusi. Tam pilnuję jakieś rośliny, mam nadzieję, że to nie jest nic istotnego. A my tak, i tak skorzystamy, bo musimy się przespać, żeby kontynuować zadanie z Orinem. Także do następnego ranka. Okej, okay, tutaj się pojawiły te dźwięki zdychających zwierząt. Nice. Teraz też musimy tak przejść, żeby tego warga zostawić sobie w spokoju. No, no tak, jeszcze to jedzenie musimy poroznosić w sumie. Ale to tak myślę, że jakoś w międzyczasie się to uda. Tutaj na przykład Tatiana sobie wychodzi. Mam jedzonko. Dzięki. Zastanawiam się tylko, co chcesz tym osiągnąć. Chcę sobie dorobić, a co innego? Dobra. Jest tutaj ten. A gospodyni mam dać, czy niekoniecznie? Mam jedzenie od Selmy. Selma znalazła sobie chłopca na posyłki? Mógłbyś mi się przydać. Postawmy sprawę jasno, nie jestem żadnym chłopcem na posyłki. A tak, baw się dobrze, Marudo. I dzięki za jedzenie. Co, ten gulasz jest jakiś specjalny? Że on ma konkretną nazwę? Nie, po prostu żeby było wiadomo, co my właściwie rozdajemy. Hej, ty. A, tobie nie. Dobra. Tu jest Oswald. A Merlot potrzebuje, czy tak niekoniecznie? Nie. Okej, okay, no będziemy tak spacerować po tej wsi. Obiecałeś mi beczkę piwa z klasztoru, czyż nie? I co, beczka nie dotarła? Beczka jest, ale nie z piwem, a z wodą. To jakiś nowy klasztorny zwyczaj? Nabijanie klientów w butelkę? Musiała zajrzeć jakaś pomyłka, ale ja nie mam z tym nic wspólnego. Nie obchodzi mnie to, zamówiłem beczkę piwa i mam ją dostać, a teraz rusz dupę do klasztoru i mi ją przynieś. Ale żadnych ale, masz tam iść i to wyjaśnić. Ty od razu mnie do klasztoru Wow, dobra. To do kogo ja mogę iść? W sumie do tego. Do Arguna, nie? Orin dostał beczkę z wodą zamiast piwa. Co? Musiało zajść jakieś wielkie nieporozumienie. Nowa beczka do niego dotrze, jak tylko wyjaśnimy tę sytuację. Nie rozdajemy tu nic za darmo, nawet jeśli chodzi o Orina. Od czego powinienem zacząć? Króci dostarczali beczkę, więc z pewnością muszą coś wiedzieć. Na twoim miejscu porozmawiałbym też z samym browarmistrzem Sargonem. W końcu to on jest za nie odpowiedzialny. Dobra, to najpierw pójdziemy może do Sargona. Przysyła mnie Argun. Mam się dowiedzieć, dlaczego na farmie Orina dotarła beczka pełna wody, a nie piwa. Doprawdy? Sprawdzam każde zamówienie przed wysyłką. Beczka pełna piwa trafiła w ręce rekrutów, którzy mieli ją tam dostarczyć. Jesteś tego pewien? Oczywiście jestem konsekwentnym człowiekiem. Na twoim miejscu porozmawiałbym z rekrutami. Picie piwa to dla nich chleb powszedni. Mhm, no to nice. A w ogóle? Ty masz jakieś ciekawe trunki. Masz gin. Okej. Okay. W sumie to ja ginu potrzebuję.
Nie, nie potrzebujemy ginu, tylko grogu. To nie, to dzięki. Dobra, spróbujemy z tobą może. Doszły do ciebie wieści, że na farmę Orina trafiło felerne zamówienie? Nie, a dlaczego mi o tym mówisz? Byłeś odpowiedzialny za te dostawy, a tak się składa, że zginęła cała beczka piwa. Podejrzewam, że podmieniłeś beczki. Beczka piwa nie na beczkę wody, nie do odróżnienia. Jak możesz nas o to posądzać? Nie sądzimy, że picie wody jest lepsze od piwa, ale nie działalibyśmy na szkodę klasztoru. Na twoim miejscu podejrzewałbym piwowarów, koniec końców to oni na tym zyskali. A mi się coś nie wydaje, jeszcze idę do drugiego typa. Zobaczymy, co tamten powie. Nic nie powie. Okej, Sargon. W takim razie idziemy jeszcze raz do niego. Ach, przynajmniej jednego questa się uda zrobić jeszcze dzisiaj. Kurde, do Sargona, nie do Arguna. Rekruci mają cię za podejrzanego. Według nich wiele byś zyskał, gdyby piwo zostało u ciebie. Wyjaśnij mi, jaki byłby sens napełniania naszych beczek wodą. Nie uważasz, że stracilibyśmy w ten sposób zaufanie klientów? Podważasz moją wiarygodność. Jestem sługą Adanosa, a nie jakimś Mahmytą. Ci bezbożnicy próbują wyrobić mnie w ich machlojki. Powinieneś bliżej przyjrzeć się ich kwaterom. W porządku. Kwatery, mówisz. Kwaterą. No to dobra, to idziemy. Kwatera rekrutów była gdzieś tutaj. Chyba tu. Z chaty śmierdzi jakimś bardzo mocnym piwem. Może otwórzmy. Prawo, prawo. Prawo, prawo, prawo. Ja pierdzielę. Dwa wytrychy na tak prostej skrzyni. To jest rozbój w biały dzień. Dobra, zobaczymy, co on na to powie. Hej. Nic? Okej. Mam bardzo poważne podejrzenia, że to rekruci podmienili beczkę. Skąd ten pomysł? Sargon przekazał mi beczkę pełną piwa, a na farmę Orina trafiła beczka pełna wody. Na dodatek sami przyznali, że zdecydowanie wolą smak piwa ponad wodę. Nadmiar złego z ich kwater śmierdzi piwem. A więc to oni podmienili te beczki? Nie chciałbym być w ich skórze, gdy ojciec Karador się o tym dowie. A co do ciebie, dziękuję za rozwiązanie moich wątpliwości. Orin otrzyma swoją beczkę w trybie natychmiastowym. A teraz lepiej do niego iść, bo całkiem niecierpliwy z niego facet. Czyli co, możemy wrócić do Orina? Możemy, to pójdziemy w takim razie z naszym ziomalem do miasta. Siemano. A właśnie, kto tutaj sprzedaje coś, bo zwój telekinezy by nam się przydał. Alastor, coś u ciebie? Nie, bo tylko wstąpimy do klasztoru. Ajajaj, dobra. Ale widzę, że dobrze nam dzisiaj się układa nawet w miarę. Parachor chyba coś sprzedawał. Atanor chyba też. Aha, ty nie masz czarów, dobra. A kto miał czary? Parachor miał czary, czy mi się wydawało? Ej, ty! Pokaż mi towary swoje. No ale on nie ma akurat telekinezy. Dobra, to na razie olewamy. Przydałyby nam się dwie telekinezy. Tak naprawdę. Dobra, wracamy do miasta. I pobiegniemy sobie już na piechotkę. Chyba, że wiecie co? Zajrzymy może do karczmy, bo jak da się kupić jakąś owocówkę albo coś, to byśmy przy okazji zanieśli alkohole. Bo trzeba po 5 sztuk tego wszystkiego. A już wiem, jaki rodzaj alkoholi jest potrzebny.
Jest. Także pokaż mi swoje towary. Masz jean. No to tak nie za bardzo, no. Dobra, nieważne na razie, w takim razie. Lecimy w takim wypadku. Laskę mi dał, spierdzielaj. Idziemy w takim razie z powrotem do Orina i miejmy nadzieję, że uda się tą sprawę już zakończyć. No i rozdamy to jedzonko do końca, no nie? No a potem jeszcze wyruszymy sobie w stronę portu, żeby tam trochę porobić rzeczy. No i zastanawiam się, czy też nie pójść do kopalni złota, zobaczyć jak tam się wszystko kształtuje, bo to też jest miejscówka, gdzie moglibyśmy na spokojnie iść. Powiem szczerze. Także zobaczymy. A ciekawi mnie, czy Hamo i Tivowi też mamy dawać jedzenie? Tak, mam jedzonko od Selmy. Super. Hej, ty. Ich habe Essen von Selma. Dobra. Dzięki, chłopie. Dobra, tutaj nie będziemy tego wątku na razie ciągnąć, bo to jest w ogóle wątek na drugi rozdział. Okej, Emily jest u siebie w domu, ale ona nic ode mnie nie chce. Okej, do Weinarda chyba też musimy iść, nie? Czy nie? Nie wiem. Możemy zajrzeć. I zobaczyć. Hej. Przynoszę jedzenie. To ci dopiero niespodzianka, możesz wpadać częściej. Jasne. Strażnicy to na pewno nie potrzebują żarcia. To było parę farmerów. Tutaj ktoś idzie, to chyba Sergiej. Przynoszę jedzenie. Cóż za piękny zapach. Superowo, naprawdę stary. Nie musiałeś mi tego przynosić, z reguły sam po nie przychodzę. Ale dam ci dwa mynty. Mynty? Properii, po prostu tak na nie tutaj mówimy. Okej, dzięki. Coś do zrobienia? Nic ci nie przychodzi, dobra. To na luzie. Mam jedzonko. Tutaj powinno być chyba jeszcze trzech farmerów. Świetnie. Farmer. Jedzonko. Powiem wam, że jest gorzej w pewnym momencie, bo się zastanawia człowiek, czy dał już każdemu. Będzie szukał tej jednej osoby. Superowo. Jedzonko od Selmy. W samą porę. Hej. Okej, jedzonko od Selmy. Jedna osoba mi została. Bardzo dobre pytanie, komu ja mam to jeszcze dać. W sumie u Kowala jeszcze nie byłam, tylko nie wiem, czy on był tutaj na liście. A, Orin powinien dostać porcję swoją. Wyczekiwałem twojego powrotu. Słyszałem o twoich dokonaniach w klasztorze. Jestem pod wielkim wrażeniem, więc chciałbym ci to wynagrodzić. Weź to wyjątkowe piwo. Dostałem je kiedyś od Sargona. Zapewniał mnie, że jest jedyne w swoim rodzaju. Mam dla ciebie jedzenie od Selmy. Dlaczego przynosisz mi jedzenie? To nie ode mnie, tylko od twojej żony. A tak, w takim razie dziękuję. Bye bye, dobra. Bye bye, jasne. Idziemy w takim razie do Selmy. Czekaj, 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 czekaj. Wróciłem. Świetna robota, oczywiście ty też zasługujesz na posiłek. Trzymaj, to dla ciebie. W takim razie ruszam. Dobra, co nam zostało? W sumie nic już tutaj na farmie nam nie zostało do zrobienia. Byliśmy w lesie, poekspiliśmy tam trochę. To wydaje mi się, że pora ruszać teraz w przeciwną stronę, w stronę portu, wiecie? To też jest stuk siana, na którym można spać. No chwilowo nie zrobimy nic. Mogę szybko jeszcze zajrzeć do Marlota, ale wydaje mi się, że nie mam nic, co by mi mogło wpaść jako dodatkowy trunek. Co do alkoholu... No nie mamy nic, dobra. To w takim razie wracamy do miasta. Być może się z Kronsem uda nam zabrać.
ale zobaczymy, czy będzie dostępny. No i będziemy ruszać teraz właśnie na południe mapy, czyli w stronę portu pójdziemy. Coraz bliżej jesteśmy tego, żeby... No oczywiście Kronsa tutaj nagle nie ma. Jesteśmy coraz bliżej tego, żeby sobie zmienić rozdział, żeby mieć awans. Na razie jeszcze nie jest to za bardzo możliwe. No ale dobra. Okej, to idziemy w takim razie na południe. Wiecie, co zrobimy? Bo ja rzadko korzystam z tych butów, niestety. A powinnam dużo częściej. Także teraz polecimy sobie przez całe miasto. I zobaczymy, gdzie dojdziemy. Wydaje mi się, że nie mamy możliwości... Ojejku. Podróży do portu taką szybszą drogą. Przynajmniej nie spotkałam osoby, która mogłaby mnie zabrać do portu albo z niego zaprowadzić z powrotem do miasta. Także no niestety, ale musimy sobie tutaj radzić tak jak jest. W ogóle tutaj te tereny były przeze mnie za bardzo nieeksplorowane. W sumie. No ale trudno, na razie tak po prostu jest. Teraz mapę, żebym się nie pomyliła. Tędy sobie pójdziemy. I tędy się szło do portu. No tutaj też jest co robić tak naprawdę. W tej okolicy. No ale sam w sobie port nas interesuje, no bo tam na pewno są jakieś zadania, które wypadałoby jeszcze zrobić. Okej, jesteśmy na miejscu. Tak jeszcze zagadam sobie z nimi, czy na pewno... Nie, raczej nie. Zapis zrobię, żeby nie było przypału. Bo bym sobie te rzeczy wzięła. Tu jest zwykły rekrut. I teraz tak, urząd albo magazyn. Możemy iść sobie w stronę magazynu, myślę. Brama portu. Latarnia morska. Tu są pracownicy magazynu. Nie stój tu tak, to niekomfortowe. Skoro już i tak tu jesteś, przynieś mi moją lutnię, to zagram nam coś ciekawego. Hop hop, jest już za rogiem. No dobra. To graj. Masz tu lutnię. A, dzięki. Tak, jestem Kroch. Posiedź chwilę z nami. Gościu coś tam pobrzdękoli. Hej, ty. Nie grasz jakoś zachwycająco. A tam, chociaż na chwilę możemy przynajmniej zapomnieć o rzeczywistości. To taki pretekst do pogawędki. Życie tutaj potrafi dać nieźle w kość. No tak, szczególnie jak statki nie docierają do portu, no nie? To jakieś fajne itemsy można sobie znaleźć. Jest jakiś kuferek. Nie wiem, ile mam wytrychów. Więc nie przesadzajmy może z tym wszystkim. Lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, lewo. Okej, wytrychy i stal. No a my sobie też obejdziemy tutaj miejsce, zobaczymy, tam idzie się na latarnię morską. Tu są jakieś rzeczy. W ogóle mam parę skórzanych mieszków, więc może warto by je otworzyć. Mam 4 skórzane mieszki, no to dajcie spokój. Szkatułka z trollowca. W środku jest jedynie kurz. Okej, mapa prowincji, bla 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 bla, tu nic nie ma. Może ja mam telekinezę, a nawet o tym nie wiem. Nie mam telekinezy. Dobra. Ojejku, chciałam tu wejść, a nie spadać.
Zobaczmy, co tutaj jest ciekawego. Jest Salus. Jak leci? Nie mam czasu na pogawędki. Wystarczy na chwilę odwrócić wzrok od magazynu, a złodzieje tacy jak ty już zwęszają okolice. Lepiej nawet o tym nie myśl. Co tu przechowujecie? Nie mam pojęcia, w końcu nie jestem magazynierem. Ja mam tylko tych rzeczy pilnować. Wszystko w porządku? Na razie tak, ale muszę zachować czujność. Okej. Czym się tu zajmujesz? Pilnuję magazynu, to musi być ekscytujące. To nie takie proste, jak ci się wydaje. Muszę dokładnie spisywać wszystko, co tu mamy, a także to, co jest wysyłane do miasta. Poza tym pilnuję, żeby nikt nie kręcił się w nocy po magazynie. Mogę ci jakoś pomóc w twojej pracy? Masz zamiar doglądać tego magazynu przez cały dzień? Nie ma mowy, zniknie połowa towarów, a jak głupi będę się musiał później tłumaczyć przed GOF-em. Ale możesz wyświadczyć mi pewną przysługę. Co mogę zrobić? Zgubiłem wczoraj klucz do magazynu. Zgubiłeś klucz? Jak to możliwe, że rekrut, któremu powierzono tak odpowiedzialne zadanie, pozwolił sobie na zgubienie klucza? Śmiało, kpij se do woli. To jak poszukasz tego klucza, czy nie? Okej, no pomogę ci znaleźć klucz. Dobrze, sugeruję, żebyś najpierw poszedł do knajpy i zapytał gospodarza. No super, jeszcze w knajpie. Tam jest coś na górze. Ale to może być równie dobrze wytrych. Wiecie co, jak już tu jesteśmy, to chodźmy może najpierw do tej latarni morskiej. Bo tu się wydaje fajny obszar, będzie można coś znaleźć, jakieś roślinki. I tym podobne rzeczy. Przynajmniej tak to wygląda. Tam jest jakaś wyspa. Wypadałoby się pewnie tam kiedyś przypłynąć, nie? Dobra, wyzbieramy co tutaj tylko istnieje. Tam na dół też można zejść. Pytanie, czy jest tam coś wartościowego? Czy tak nie za bardzo? Polnych jagód tam będziemy mieć chyba tysiące, powiem wam. No ale dobrze. W porządku, no znalazłabym tam, ale potem coś tutaj nie wejdę. O, ktoś tutaj siedzi. Mało kto zapuszcza się tu. Proszę pozwolić, jestem Drey, tutaj szlatarnik. Możesz się rozejrzeć, a jeśli będziesz miał jakieś pytania, to śmiało. Żyjesz tu sam? Taki już los latarnika, życie w ciszy i uosobnieniu. Od czasu do czasu odwiedza mnie Igor, stary kapitan. Czasami też witają mnie kapitani i mnisi, aby upewnić, że nadal świeci. Jest coś jeszcze, tak? Spójrz na płomień, ta latarnia jest pierwszą, która jest magicznie zasilana. Robi wrażenie, gdy spojrzysz na nią z bliska, bądź jednak ostrożny, bo może uszkodzić twój wzrok. To tylko chwilowe, także nie ma powodów do zmartwień. Jeśli będę miał okazję, to z pewnością tam zajrzę. Dlaczego płomień jest zasilany magią? Przecież oliwa i drewno nie starczą na długo, czyż nie? Brzmi logicznie. Spójrz tylko na dach latarni, gdy jeszcze mieliśmy lampę olejną, kilka razy zdarzał się wyciek. Krótko mówiąc, dach stał w płomieniach już kilka razy, po jakimś czasie mieliśmy już dość i poprosiliśmy mnichów o pomoc. Teraz to oni zajmują się płomieniem. Ja tu mieszkam i upewniam się, że wszystko inne działa jak należy. Okej. Myślę, że w takim razie sobie zerkniemy. Nice, naprawdę. Tam jest wyspa. Będę chciała tam kiedyś się udać, na pewno. Może nawet jeszcze przed zmianą rozdziału tam popłyniemy. No dobra. A ten latarnik to, widzę, pognał gdzieś. Okej, dobra. On tu poszedł po sieć. A, on tutaj sobie łowi ryby, dobra. W sumie w porządku. No, tutaj mamy w sumie knajpkę. A nie, to jest urząd. Jesteś w urzędzie prowincji Asun, czego chcesz? Tylko się rozglądam. W takim razie nie wchodź mi w drogę.
Jaką pełnisz tutaj funkcję? Nie wiesz, kim jestem? Hans, kierownik urzędu i administrator portu. Cokolwiek tu powiem, staje się prawem, więc lepiej zapamiętaj moją twarz. Czy prawa Lalwanii nie mają tu pierwszeństwa? Prawa króla są pierwszorzędne, ale gdy robi się gorąco, to moje słowa biorą górę. Czym się zajmuje urząd? Odnotowujemy, które towary są wysyłane, a które importowane. Kolejnym ważnym zadaniem jest organizacja wszelkich transportów, które muszą mieć miejsce. Okej. Jak leci? Wszystko w porządku, nie mam zbyt wiele roboty poza notowaniem łowów rybaków. Na szczęście nie jest ich w Asunwielu. Opowiedz mi o swojej pracy. Mój szef, Hans, i ja kontrolujemy wszystkie statki, które przypływają i wypływają z portu. Kiedy raporty są gotowe, to trafiają do miasta. Hans jest też odpowiedzialny za to, aby wszystko w porcie działało tak, jak należy. Coś jeszcze? Hans powie ci więcej na ten temat. Jak leci? Wszystko w porządku, nie ma zbyt wiele roboty. Dobra. Rozumiem, że tu nie mogę wejść. Czemu pilnujesz pokoju Hansa? Jest najważniejszą osobą w porcie. Dopóki tu jestem, nikt nie położyłby swoich brudnych łap na jego rzeczach. Stanie to całymi dniami może być nużące. To dla mnie honor. Znużenie oznaczałoby, że mi nie zależy. Mógłbym cię na chwilę wyręczyć, abyś mógł odpocząć. Nie, nie odpuszczę mojego stanowiska. Nigdy nie sypiasz? Myślisz, że uda ci się obok mnie przekraść w momencie mojej słabości? Możesz o tym zapomnieć. Nie zostaniesz mnie we śnie. Mógłbym ci pomóc. Masz jakiś pomysł, jak mógłbym stąd zwiać? Niekoniecznie, po prostu pomyślałem, że na twój kaszel z pewnością pomógłby syrop. Chcesz, aby ci go załatwić? Brzmi obiecująco, ale gdzie w tym haczyk? ₽50 zmotywują mnie do pracy. Dostaniesz je w ramach nagrody, a teraz zmykaj po ten syrop. Jaki syrop? Okej, syrop. Dobra. Okej, no to przyniesiemy mu syrop. Hej, rekrut. Witaj, rekrucie. Jak cię na imię? Nazywam się Hervis. Jestem najlepszym atletą, jakiego widział ten port. Najlepszym atletą, powiadasz? Czyżbyś wątpił? Zawsze możesz spróbować się ze mną zmierzyć. Okej, tu jest grubsze zadanie, więc na razie to zostawimy sobie na później. Tu jest Sef i Hieronymus. Kim jesteś? Sef, a teraz daj mi dopić piwo w spokoju. Nie potrzebuję towarzystwa. Na pewno? Na pewno, dobra. Okej. No to zobaczmy... O, rum ukradłam z tego, z podwórka. Tu jest portowa knajpa. W sumie nie gadałam z lewa długo. Pokaż mi, co masz. Masz gin, piwo, jabłko, nóż, gulasz, upadek żeglarza. Wiesz coś o kluczu do magazynu? Tak, mam go tu. Skąd go masz? Wczoraj przyszedł do mojej gospody dziwny typ. Dał mi go wraz z zapłatą za swoje piwo. Możesz go zabrać i oddać magazynierowi, jeśli ci się chce. Ja nie mam z niego żadnego pożytku. Nie chcę towarów. Coś ciekawego? Z pewnością zauważyłeś już, że kręci się tu pełno marynarzy. Nie wypływają już żadne statki, więc utknęli tu. Straszne z nich chamy, ale wypić potrafią jak mało kto. Nie przeszkadza mi to, dopóki mają czym płacić. Opowiedz mi o tym więcej. Krążą plotki, że piraci zatapiają wszystkie statki kupieckie, które odbiją od wybrzeża, a król nic z tym nie robi. Ale to tylko plotki. Z tego, co słyszałem, Hans ma zostać powołany na dwór królewski. Ciekawe, kto go zastąpi. Jak interesy? Niestety coraz gorzej. Dlaczego? Ostatnimi czasy niektórzy z moich gości stali się bardzo brutalni. Z początku wydają się niegroźni, ale kiedy sobie popiją, stają się bardzo drażliwi. Wystarczy byle błahostka, w mnieniu oka znieca się bijatyka. Nie tyle przejmuję się ich stanem, co moją knajpą. Zawsze coś ucierpi, krzesła, stoły, wiele innych. I oczywiście to ja tu jestem najbardziej stratny, bo muszę płacić za naprawę. Okej, słabo. On nie ma dla mnie kłeścika. Możemy iść oddać kluczyk do magazynu. Czekaj, a ty kim jesteś?
Hej rekrucie, kim ty niby jesteś, żeby się do mnie odzywać? Stoisz przed zastępcą dowódcy portu we własnej osobie. Jeśli chcesz poprawić swój wizerunek w moich oczach, będziesz musiał coś dla mnie zrobić. Czym miałbym pomóc? Kilka dni temu pożyczyłem od mistrza Jorge pewną książkę, ale bez zagłębić się w jej religijne treści. Musiała wypaść mi z kieszeni, gdy wracałem do miasta. Muszę ją odzyskać, to relikwia. I ja mam się za nim rozglądnąć? Niestety sam nie mogę tego zrobić. Znajdź ją, odzyskasz moje uznanie. Okej. Kolejny quest. Może być. Siema, mam kluczek. Udało mi się odzyskać klucz. Skąd go masz? Nie mów, że od lewa. Zgadza się, po prostu mi go dał. Wyśmienicie, dziękuję, uratowałeś mi skórę. Mam coś dla ciebie. Ten srebrny kielich przepłynął tutaj statkiem z innymi towarami wiele lat temu. Każdy już o nim zapomniał, bo od dłuższego czasu wala się w magazynie. Myślę, że to odpowiednia zapłata. Trzymaj również tę mapę. Myślę, że będziesz miał z niej większy pożytek niż ja. Czy to jest mapa prowincji? Nie. Nieaktualna mapa portu. Nowy co? Powiedzmy, nie macie co robić? Nie, nic do roboty, odkąd statki nie przypływają. To siedzimy tu i opalamy brzuchy. W magazynie już się roi od pajęczyn. Okej, zagadał mnie po raz kolejny, gościu. No dobrze. Tutaj też coś jest, czy mi się tylko wydaje? Aha, to jest Hieronymus, tutaj sobie siedzi, dobra. Nie mogę z nim rozmawiać, więc chyba bez sensu ciągnąć ten temat. Tu jest portowa knajpa, już tu byłam. Tu są marynarze. Pokaż mi swoje towary. A tu jest Lutar. Masen. Sekrety trucizn. Legenda. Przewodnik po alkoholach. O, nic takiego specjalnego. Są szczury za to. Dobra, zaraz moi drodzy, będziemy kończyć odcinek. Ja się tylko rozglądam, czy coś tutaj jest ciekawego. Łzy Asun znalazłam. Co to jest? Jakiś trunek. Nice. Powiem wam, że ten port nie jest wcale aż tak duży. Tu są jakieś chrząszcze. Tutaj jest taki jakby chyba stocznia, czy coś takiego. Tu też towarki, pokaż. Mapa prowincji. Czysty alkohol, przepis na rosół. Takie pierdolety. Samuel i Sere. Mogę obejrzeć asortyment? Rozejrzyj się. Masz coś ciekawego? O, tak nie za bardzo. Na czym polega twoja praca? Wdrożę cię w szczegóły. A, jasne. Wraz z ostatnim statkiem, który tu zacumował do naszego portu, przybył zamorski handlarz. Miał w posiadaniu rzadki czerwony pieprz, na którym bardzo mi zależało. Od razu wiedziałem, że ten zakup dostrzał w dziesiątkę. Wynegocjowaliśmy korzystną cenę, ale nagle pojawił się ten pajac Olof. Bez większych problemów przebił moją ofertę, a mnie zostawił bez pieprzu i nadziei na kolejne statki. Przechowuję go teraz w magazynie i czekasz, że zapotrzebowanie wzrośnie na tyle, że zostanie... Jaka jest moja rola? Jak uda ci się zdobyć dla mnie ten pieprz, zapłacę ci tyle, ile temu kupcowi, czyli 100 roperii. Jeśli się zgodzisz, 10 roperii dostaniesz od razu, a resztę jak wrócisz z pieprzem. Ale nawet nie myśl o sprzedaniu go na własną rękę. Nie masz odpowiednich znajomości, aby tego dokonać. Myśl sobie o tym, co chcesz. Jak się zdecydujesz, to daj mi znać. A co masz na sprzedaż, stary? Antidotum. W sumie wchodzę w to. W porządku, w takim razie oto twoja zaliczka. Masz jeszcze jakieś pytania? Jak mam zdobyć pieprz? Właśnie dlatego cię do tego wynająłem. Na twoim miejscu popytamy u pracowników w magazynie.
Co jest takiego wyjątkowego? Dam ci ziarenko, a sam się przekonasz. Okej, nie mam pytań, wracaj prędko. No dobra. Oto moi drodzy, no wydaje mi się, że chyba odpowiedni moment, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek, żeby go nie przedłużać. Mamy tutaj jeszcze parę osób, z którymi można w porcie porozmawiać. W kolejnym odcinku w takim razie sobie pozbieramy resztę zadań, które tutaj są, bo na pewno jest jeszcze trochę. I zobaczymy, co nam się uda tutaj zrobić większego. Myślę, że tak będzie najlepiej. No i ogarniemy pewne rzeczy. Może nawet znajdziemy jakieś trunki. Coś fajnego jeszcze na pewno tutaj wpadnie. Jeżeli Wam się odcinek podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zachęcam Was do dołączenia na Discorda, link macie w opisie pod filmem. A ja lecę montować dla Was ten odcinek. Trzymajcie się i cześć!